Przystępujemy, przechodzimy do punktu trzeciego. To jest projekt uchwały w sprawie zadań priorytetowych w 2013 roku. Jest to projekt zarządu, druk numer 912. A nie 913. To jest właśnie tutaj też pomoc, bo to jest 713. Bo tu jest jeszcze... To jest 8. Zapisie porządkowe. Chodzi o projekt 913. 913. To tak, tak, to nie była do tego, żeby była jasność. Szanowni Państwo, wniosek w tym, iż władze miasta poinformowały nas o zwiększeniu środków na zadania priorytetowe o 60 tysięcy dla każdej z dzielnic. Zarząd w związku z tą informacją przygotował projekt uchwały mający na celu dysponowanie tych środków. Natomiast no, z względów, o których za chwilę powiem, proponujemy na dzisiejszej sesji, aby dysponować tylko kwotę 20 tysięcy złotych na zadanie pod nazwą rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego dzielnicy 11 Piaski Nowe. Tak jak Państwo na pewno pamiętacie, na jednej z sesji z końcem ubiegłego roku przesunęliśmy kwotę 20 tysięcy złotych z tego zadania. Nie mając pewności, a więcej zdecydowanie było przesłanek przemawiających za tym, że niestety takie zadanie nie znajdzie się w budżecie miasta Krakowa na rok 2013 w stosownej wysokości, nie zostanie wprowadzone przez pana prezydenta do Rady Miasta Krakowa. Braliśmy pod uwagę oczywiście taką możliwość, natomiast ze względu takiego bezpieczeństwa przesunęliśmy te środki pozostawiając jedynie kwotę 20 tysięcy złotych. Na szczęście udało się tą kwotę wprowadzić. Tym mówię zasługa tutaj pana przewodniczącego Krzysztofa Stanka, który skutecznie przekonywał i władze miasta, i Rady Miasta Krakowa. W związku z tym w budżecie miasta Krakowa jest na to zadanie kwota 600 tysięcy złotych. To zadanie będzie realizowane w tym roku. W związku z tym no nie ma już żadnego ryzyka, nie żadnego ryzyka, zawsze w życiu powiedzmy jest, natomiast nie ma aż takich obaw, jakie towarzyszyły nam w ubiegłym roku. W związku z tym uważamy, że dzielnica, która od początku jest inicjatorem tego budowy, tego systemu monitoringu wizyjnego, także powinna w tym zadaniu partycypować i zarząd proponuje zwiększyć tą kwotę o 20 tysięcy złotych, żeby dojść do tej kwoty, która pierwotnie była w projekcie zadań zaplanowana. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe środki finansowe, to tak jak Państwo prawdopodobnie wiecie, wpłynęło do nas pismo od pani wicedyrektor Wydziału Kampowskiej, iż jedna ze szkół na naszym terenie, konkretnie szkoła podstawowa nr 27, została wpisana na listę rankingową do rządowego programu Radosna Szkoła, w ramach którego budowane są place zabaw w szkołach. Głównie oczywiście dotyczy szkół podstawowych. Natomiast istotą tego programu jest to, że te zadania są finansowane na zasadzie 50% ministerstwo, 50% gmina na terenie, w której dana szkoła się znajduje, czyli w tym przypadku miasto Kraków. Koszt tego placu zabaw, który miał być zlokalizowany przy szkole nr 27, to dość duża kwota, 230
tysięcy złotych. Z rozmów przeprowadzonych z panią dyrektor Sankowską wynika, iż tych szkół w Krakowie zakwalifikowanych do tego programu jest 7, a środków prawdopodobnie wystarczy na połowę. Szkoła, na połowę tych placówek, szkoła 27 jest mniej więcej w połowie, znajduje się w połowie tej listy na czwartej pozycji. Natomiast tego silnym argumentem jest to, iż obecnie do szkoły uczęszcza bardzo wielu uczniów najmłodszych klas. To głównie z myślą o nich dyrekcja szkoły wystąpiła, złożyła wniosek w ramach tego programu. Natomiast ten program już od kilku lat funkcjonuje i do tej pory niestety praktyka była taka, że nasze miasto no, nie korzystało z tych środków, nie chcąc lub nie mając możliwości wniesienia tego wkładu 50%. Z informacji uzyskanych od pani dyrektor wynika, że w tym roku miasto będzie chciało jakieś środki na to przeznaczyć. Z następnej rozmowy i z tamtej deklaracji wynika, że w tych dzielnicach, które zadeklarują połowę tej kwoty, która stanowi wkład miasta, czyli połowę ze 115 tysięcy złotych, no to te dzielnice mogą liczyć prawdopodobnie na realizację. Ja mówię, no to pani dyrektor wystosowała pismo, potem była na dość dłuższym urlopie. Ja z nią odbyłem rozmowę w piątek. Także tutaj musimy pewne rzeczy doprecyzować jeszcze i myślę, że stąd uważam, że powinniśmy poczekać do sesji 11 lutego, aby uzyskać jakieś bardziej konkretne informacje ze strony Wydziału Edukacji i jakieś wyraźne deklaracje ze strony miasta, że już oni te 50% z tych 115 tysięcy faktycznie pokryją. Natomiast uważam, że też nie możemy przejść obojętnie nad sytuacją, w której jest szansa na pozyskanie dla naszej dzielnicy, dla szkoły, która znajduje się na terenie naszej dzielnicy, no dość znaczących środków, no bo to jest 115 tysięcy z ministerstwa, plus jeszcze powiedzmy te 55 tysięcy, jeśli dobrze liczę, z miasta. No, także to nie jest kwota katedralna. No akurat faktycznie tak jest, że spadły nam teraz te pojawiło się te 60 tysięcy złotych. Tam jeszcze mieliśmy też w rezerwie około 25 tysięcy. Czyli łącznie mamy do dyspozycji w ramach zaległych rezerwowych 75 900 złotych dokładnie. Zarząd też przygotowując ten projekt uchwały w sprawie zadań priorytetowych brał pod uwagę to zadanie pod nazwą opracowanie dokumentacji parku kubackiego. Bo faktycznie tak się stało, że Rada Dzielnicy jest tym głównym wnioskodawcą, inicjatorem i sytuacji, kiedy władze miasta te działki, ten teren wykupiły, no trudno, żebyśmy tutaj jak gdyby odrzucali od siebie tą odpowiedzialność za realizację tego zadania. Natomiast no niestety tak jest, jak Państwo też doskonale wiecie, że w tej kadencji, aby wprowadzić zadanie o charakterze inwestycyjnym, to takie zadanie musi być wprowadzone do NWPI i do WPF-u i w związku z tym musimy złożyć pewną taką deklarację wieloletniego finansowania. No, koszt realizacji według szacunków z IKIT-u zagospodarowania parku kubackiego to jest 1 800 000 złotych. To jest kwota do 1 800 000 złotych, to jest kwota absolutnie nie do udźwignięcia przez dzielnicę 11. Uważam, że to co w tej kadencji możemy zrobić, to możemy sfinansować ewentualnie tą koncepcję zagospodarowania. Ten koszt też jest dość wysoki, bo 60 tysięcy, to jak na tą samą koncepcję to jest uważam dużo, ale nawet zdecydowanie za dużo. Ale według tego projektu finansowania proponowanego przez ZIGIT powiedzmy no, na tym wydatki dzielnicowe w tym roku, w tej kadencji by się zakończyły na parku kubackim.
są to taki też był wynik tego spotkania, tak jak powiedziałem, Rady Miasta Krakowa, że dzielnica sfinansuje koncepcję zagospodarowania, a główny ciężar stworzenia parku, no bez wyjścia siebie miasto Kraków. Także nad tym jeszcze trzeba się będzie oczywiście powiedzieć, tutaj też z panem Adamem Zatyry na ten temat rozmawiałem, tutaj będzie chciała Komisja Zieleni zająć jakieś realne stanowisko, bo też możemy oczywiście podjąć taką uchwałę i ja też o to będę do Państwa apelował, przesuwając w ramach tego zadania powierzonego ogródki, tereny zielone i ogródki jordanowskie 60 tysięcy na opracowanie tej koncepcji, no bo to jest tak naprawdę to zadanie, no, to zadanie powierzone przede wszystkim w ramach tej puli środków powinno być finansowane. I oczywiście to nie będzie możliwości, tylko my musimy zobowiązać się przynajmniej w projekcie tej uchwały, którą myślę, że podejmiemy, do dalszego finansowania. Natomiast przy założeniu, że w tej kadencji wyklarujemy 60 tysięcy, a będziemy oczywiście wnioskować, nie chcę się powiedzieć, kolejną kadencję, bo tylko podstawa, ale na pewno Rady Dzielnicy będą wnioskować do Rady Miasta, do Pana Prezydenta, aby te środki, które są niezbędne dla zagospodarowania tego parku takiego się miasta Krakowa się znalazły i wtedy, jeżeli się znajdą, to nie ma najniższych przeszkód, abyśmy od tego finansowania oczywiście odstąpili. Natomiast no, tak to w tej kadencji zostało skonstruowane, że dzielnica wprowadzając zadanie o charakterze inwestycyjnym musi, takie duże, wieloletnie, no musi tak naprawdę zobowiązać się i podać źródła finansowania. Także no, z tych względów, tak jak na wstępie powiedziałem, proponuję, żeby dzisiaj dysponować o kwotę 20 tysięcy złotych, a pozostałą kwotę w ramach tych zadań priorytetowych proponuję, abyśmy rozdysponowali na następnej sesji, która jest 11 lutego, to niedługo, dwa tygodnie, nie będzie zbyt duża zwłoka, a wtedy już będziemy mieć jakieś istotne informacje, zwłaszcza co do możliwości realizacji tego zadania plac zabaw w szkole nr 27. To tyle z mojej strony. Otwieram dyskusję nad projektem. Jeżeli ktoś z Państwa radni chce zabrać głos, proszę bardzo. Nikt nie chce zabrać głosu, nikt też poprawki nie składa. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zadań priorytetowych w 2013 roku. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w tej sprawie? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę, tym samym uchwała została podjęta.